To naprawdę się wydarzyło. Ledwo żyję. Ale wam opowiem to historię. Katastrofa. Koniec świata. W Polsce, w Warszawie, w 2019 roku. Zły terrorysta wypuścił dionzaury z hangaru, w którym się znajdowały. Ludzie próbują się bronić. Ale to na nic. Miasto jest całe porozwalane. Budynki ledwo się trzymają. Więc nadszedł czas. I Polska prosi o pomoc. Nie ma nadziei. A tu nagle pierwsi zgłosili się Amerykanie, którzy chcieli od razu nam pomóc. Według Amerykanów trzeba było najpierw opać drapieżne Dionzaury, czyli wylocyraptory i tyreksy. a następnie wywieźć je na bezludną wyspę koło Filipin. Jak tego jeszcze było mało, to do akcji włączył się amerykański biznesmen Collie Mead. Collie ma plan, by sprzedać dinozaury za duże pieniądze. Lub tworzyć nowe gatunki, na przykład hybrydy, takie jak Indoraptor. Poszukiwania tych bestii się zaczęły. Ciąg dalszy nastąpi. Jeśli chcecie następny taki odcinek, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. To mnie zmotywuje do następnych filmów. Cześć! Do następnego odcinku!